Halo, halo, cześć, manko, jestem Becik, witam was w drugim odcinku z ciekawostek Lambert Icon 2. Bez przedłużania wam tylko powiem, że jak wbijecie 100 łapek w górę, to wlatuje trzeci odcinek z ciekawostek w Lambert Icon 2. No, jeszcze tylko przypomnę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i dołączcie na Discorda. A co? No, zaczynamy! Okej, więc pierwsza ciekawostka jest związana z panem, który się nazywa Merelli, a jest on po tej stronie mostu tutaj od Safari. I oprócz fajnego wyglądu, sery fajnie wygląda, to moi drodzy, sam to odkryłem. Przed chwilą to odkryłem, że patrzcie, jak wejdziecie tu do niego od tyłu, wejdziecie, to patrzcie to. Macie tutaj Follow the Eagle. A taki napis. Tutaj macie w ogóle tą piramidę Illuminati, nie? Jest bardzo ciekawe. No i tutaj macie mapę świata, nie? Mapa świata to pewnie jest związana z tym, że on faktycznie tutaj, wiecie, przepuszcza z jednego biomu do drugiego, nie? Ale te dwie rzeczy, nie wiem, co one mogą oznaczać. No, ale to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza to oko Illuminati. Tak, to jest bardzo ciekawe. No i teraz, moi drodzy, drugą taką rzeczą, która jest ciekawa w tym, to jest to, że ten oto pan Merelli jest bratem tego oto pana. Ten pan się nazywa Seranok i jest wzorowany, słuchajcie, na jednym z game developerów po prostu Robloxa, który się dokładnie nazywa tak samo, czyli Seranok. I co ciekawe, moi drodzy, jak wejdziemy sobie do nich tutaj, znaczy do niego, do tej budy, to on tutaj też ma Hands in there, baby, i wykrzyknik. To jest jakiś taki, mi się wydaje, po prostu easter egg. A widzicie taki kod jakby na... Aha, myślałem, że on jest powieszony, on jest w ogóle na takiej gałęzi jakby. A no, taki śmieszny kotek w niebie sobie wisi. No i tak właśnie wygląda ta pierwsza ciekawostka. Okej, druga ciekawostka jest w biomie zimowym. A mamy tu takiego orła. W ogóle, słuchajcie, teraz tak doszedłem do wniosku, że ten pierwszy typ, którego wam pokazywałem, Merelli, może być z tym powiązany, bo on tam miał w swojej budce napis na czerwono Follow the Eagle, czyli podążaj za orłem, a tu właśnie mamy tego czerwonego orła, więc myślę, że tutaj może być jakiś z tym związek. Nie wiem, to jest tylko moja teoria, ale myślę, że faktycznie coś z tym może być związanego. No nieważne. I teraz, słuchajcie, tutaj sobie wchodzimy i jak klikniecie tutaj, to macie, moi drodzy, wejście, tutaj takie, o proszę bardzo, tutaj też mamy tego orła i mamy takich trzech panów. Tu się ogólnie zdobywa Rukiri Axe, no i tak właśnie to wszystko wygląda. Trzecia ciekawostka jest właśnie związana z tymi panami. Jeden się nazywa Zolar Keth, ten oto właśnie. Jest, ogólnie wszyscy są wzorowani na twórcach gier, game developerach. Ten się nazywa Zolar Keth, czyli jest wzorowany właśnie, tak samo nazywa się po prostu ten game developer, Zolar Keth. Ten się nazywa Gasmanak. Widzicie, on w ogóle tutaj ma jakieś, jakąś taką statuetkę, jakby miecz, coś w tym stylu. I to jest... Trzeci pan się nazywa Rukirio i też jest wzorowany na game developerze, który się nazywa Rukirio. Okej, okay, i z takich ciekawostek jeszcze możemy powiedzieć, że ten pan lubi jeść ogólnie ziemię, robaki, glizdy, takie inne gówna. Ten w sumie nie wiem co, a ten pan je żarówki. Tak, no i to może... I właśnie dlatego przynosimy do nich takie rzeczy, jak chcemy zdobyć Rukiri Exa. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tych panów siedzących przy tym oto okrągłym stole. Znaczy, no nie okrągłym, ale tak to nazwijmy. Okej, okay, czwarta ciekawostka związana jest z tym oto panem. Się nazywa Mountain Character, czyli wiecie, postać po prostu jakby z gór. Ogólnie tego pana już nie ma, został usunięty tam kilka update'ów wcześniej,
ale faktycznie kiedyś on istniał. Można było go spotkać w górach pomiędzy tajgą a wulkanem. Co ciekawe, był on tak lekko niedopracowany, ponieważ, jakby to powiedzieć, gracze mogli go po prostu przesuwać, mogli go pchać i w różne miejscówki go przesuwać. Czasami nawet były przypadki, że spadał do oceanu albo jakieś inne otchłanie. No i tyle było z tego pana pożytku po prostu. Okej, i piąta ciekawostka to jest palmut. Pewnie wielu z was słyszało o tym, ale może niektórzy nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Palmut to jest po prostu palma, jakby nie patrzeć. Tak wygląda drewno. Sam pień jakby. Tak wygląda po przerobieniu. I ono właśnie rośnie, słuchajcie, na wyspach. Na wyspach, do których oficjalnie nie można po prostu na nie wejść. Nie ma żadnego sposobu. Ale jedynym sposobem, który żeby się tam dostać, jest po prostu dotarcie przez bugi jakieś, nie wiem, przestawianie drzwi albo takie, wiecie, bugi po prostu. No i tak właśnie wyglądają te drzewa. Koszt takiego drzewa za jedną deskę to około 40 dolarów w Lumber Tycoon 2. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i koniecznie dołączcie na Discorda. Ja się, moi drodzy, tymczasem z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Siema!